Dzisiaj mam dla was 8 polskich słów, które ja uważam nie istnieją po angielsku. Ale oczywiście napiszcie w komentarzach, czy się ze mną zgadzacie, bo musicie wiedzieć, że ja nie zjadłem wszystkie rozumy. To jest tylko moja opinia i po prostu może czegoś nie wiem i rzeczywiście może nie mam racji. Ale pierwsze polskie słowo, które ja uważam nie istnieje po angielsku, to jest słowo rosół. I ja uważam, że słowo rosół jest bardzo ważne dla Polaków. I myślę, że możemy dużo się nauczyć o jakiejś kulturze przez język. Często widać, co jest ważne w jakiejś kulturze przez te słowa, które są często używane w tej kulturze. I dlatego dla mnie jest fascynujące, że takie słowo jak rosół istnieje. Po angielsku byśmy po prostu powiedzieli chicken soup. To znaczy, że mamy na to określenie, ale to nie jest jedno słowo, tak jak po polsku, rosół. I zawsze to było takie ciekawe dla mnie, że jest takie słowo jak rosół, bo rosół mi się wydaje tak jak, co to w ogóle jest, taki chicken juice? I często Polacy zadają to pytanie, jak się mówi rosół, i chyba często są zdziwieni, że po prostu nie mamy jedno słowo na to. Ale widać, że akurat rosół jest ważne w Polsce przez to, że mi się wydaje, że się używa rosół, żeby zrobić każdą zupę tak naprawdę. No i też oczywiście wiemy, że zupy są bardzo ważne dla Polaków. Ja byłem zaskoczony, ile jest zup w Polsce i ja osobiście uwielbiam polskie zupy i myślę, że to ma sens, że jak jest taki kraj, jak jest taki naród, gdzie się je bardzo dużo zup, to ma sens, że macie słowo na rosół. Następne słowo, które ja uważam nie istnieje po angielsku, jest słowo jarzyna. Tak jak jest taka sałatka jarzynowa, to ja tak nie wiedziałam przez długi czas, co to jest jarzyna. Ale z tego, co rozumiem, to jarzyna po prostu znaczy warzywo. Czy ja mam rację? Tutaj napiszcie w komentarzach, bo nie jestem pewny, ale sprawdziłam w Google Translate i jarzyna po prostu jest vegetable. A potem sprawdziłam słowo warzywo i to też jest vegetable. To wy macie dwa słowa dla vegetable? Ale czemu? Czemu to jest takie ważne? Czy jedno słowo nie wystarczy, że musicie mieć dwa? I też, co to za dziwne słowo jak jarzyna? To jak słyszę słowo jarzyna, to myślę tak jak grażyna. To co to jest? Tak ciocia jarzyna zamiast ciocia grażyna? Albo na przykład jak jakaś pani grażyna zrobi sałatkę jarzynową, to czy wtedy można powiedzieć, że to jest sałatka grażynowa? Trzecie słowo, które ja uważam nie istnieje po angielsku, to jest słowo wigilia. I to jest takie bardzo specyficzne słowo. Wigilia po angielsku to jest po prostu Christmas Eve. I tak naprawdę nie jestem pewny, czy dobrze rozumiem to słowo. Czy wigilia to jest tylko ten dzień albo ta noc przed Bożym Narodzeniem? Czy wigilia może być ten dzień przed czymkolwiek? Bo z tego, co ja rozumiem, to wigilia jest taki specyficzny dzień i zawsze wigilia znaczy dzień przed Boże Narodzenie. Czy ja to dobrze rozumiem? I po angielsku też mamy takie ogólne słowo i to jest eve. Eve po prostu jest skrót od evening. I wtedy mamy na przykład Christmas Eve albo New Year's Eve. Albo mieliśmy All Hallows Eve i to wtedy zmieniliśmy na Halloween. To w takim razie, jak wigilia jest takie ogólne słowo, to nie mam racji tutaj. Ale jak wigilia to jest ten konkretny dzień przed Bożym Narodzeniem, to wtedy nie ma takiego słowa po angielsku. Trzeba używać dwa słowa. Christmas Eve. I w takim razie można widzieć, że no po prostu wigilia jest bardzo ważny dzień dla Polaków. Przez to, że istnieje jedno słowo na to. Następne słowo to może bym nie powiedział, że nie istnieje takie słowo po angielsku, tylko że my to słowo nie używamy w taki sposób. I to jest słowo wada. Jak widzicie, ja noszę okulary i często ludzie pytają, jaką masz wadę? I w tym przypadku po angielsku byśmy tak nie powiedzieli, że słowo wada tak jak nie pasuje tutaj. My byśmy powiedzieli po angielsku, what is your prescription? Dosłownie to znaczy, jaką masz receptę. To znaczy, jaką masz receptę na oczy, na okulary.
I dla mnie to jest takie śmieszne, że po polsku to jest takie po prostu takie hardcore. Tak jak, o, jaką masz wadę. Wada po angielsku to jest chyba coś takiego jak fault albo defect. I to tak śmiesznie brzmi po angielsku, tak jak what is your defect, you freak? To po prostu to dziwnie brzmi, jak się to przetłumaczy na angielski. Jaką masz wadę? What is your defect? What is your malfunction? Ale myślę, że to jest związane z tym, że po polsku ludzie są tacy bardziej bezpośredni. A propos wady, ja pamiętam pierwszy raz, jak ja się nauczyłem, co to jest to słowo wada, to nauczyłem się od mojej babci. I pamiętam, byłem nastolatkiem i ona powiedziała, o, ktoś tam ma jakąś wadę. Ja powiedziałam, co to jest wada. I ona mi właśnie wytłumaczyła, że wada jest jak ktoś ma jakiś problem z czymś. Na przykład powiedziała, że jak ktoś na przykład jest kaleką, to on się urodził z wadą. Albo jak nie może widzieć, albo słyszeć, to wtedy ma taką wadę. I ostatni przykład, który ona dała, było jak ktoś jest leworęczny. To znaczy, że dla niej to też była wada. I oczywiście to jest bardzo zabawne, że starszy człowiek mógł myśleć, że jak ktoś jest leworęcznym, to oni mają jakąś wadę. Następne słowo, które uważam, że nie istnieje po angielsku i też jest bardzo polskie słowo, to jest słowo działka. I tak naprawdę ja nawet nie wiem, jak powiedzieć działka po angielsku, przez to, że my nie mamy takich rzeczy. Jak myślę o działkach, to myślę o takich miejscach, gdzie ludzie idą, żeby imprezować. Że może ci ludzie mieszkają w bloku albo w mieszkaniu, ale w weekend albo wieczorem to chodzą na działkę, robią grilla, ognisko i piją wódkę. I dla mnie to jest działka. To jest takie bardzo polskie. Ale w Stanach nigdy nie widziałam coś takiego. Ale jakbym musiał jakoś przetłumaczyć słowo działka, to po prostu bym powiedział piece of land. Na przykład I own a piece of land somewhere and this weekend we're gonna have a barbecue there. Ale tak naprawdę nie wiem, czy ludzie w Stanach robią coś takiego. Następne słowo, które uważam, że nie istnieje po angielsku, jest taka różnica między pieczarkami i grzybami. Ogólnie mi się wydaje, że Polacy uwielbiają takie rzeczy jak pieczarki i grzyby. Zresztą ja też uwielbiam pieczarki i grzyby. I pamiętam, jak byłem mały, to chodziłem do lasu z babcią i z dziadkiem i zbieraliśmy grzyby. I wtedy wiedziałem, wow, to jest bardzo polskie. I w Stanach tego nikt nie robi. I też nikt tak naprawdę nie je grzybów. Ja nawet nie wiem, gdzie bym kupił grzyby w Stanach, tak szczerze mówiąc. Oczywiście mamy pieczarki, ale często Amerykanie nawet nie lubią pieczarki. To jak im nie smakują pieczarki, to na pewno by im nie smakowały grzyby. I myślę, że dla Amerykanów nie ma różnicy, że pieczarki po prostu są mushrooms. I może grzyby by były wild mushrooms. Od tego czasu, jak jestem w Europie, to czasami widzę, że w restauracjach po angielsku piszą coś takiego tak jak champignons albo coś takiego. Nie wiem, czy to jest francuskie słowo. I domyślam się, że po francusku oni mają różnicę między grzybami i pieczarkami. I może nawet w Anglii też, ja tego nie wiem, ale w Stanach to nie. Po prostu mushrooms są mushrooms i wszystko, co wygląda tak jak mushroom, jest mushroom. Nie zależy, czy to jest normalny mushroom, czy to jest wild mushroom. I przez to, że po angielsku się inaczej, bym powiedział, myśli o grzybach i pieczarkach, to nawet jak mówiłem po polsku, to ja nie wiedziałem, że jest różnica między grzybami i pieczarkami. I przez to dla mnie nawet pieczarki to były grzyby. A dopiero jak przyjechałem do Polski, to się dowiedziałem, że nie, jest różnica. Pamiętam, jak moja siostra mi opowiedziała taką sytuację, jak ona chciała kupić pizzę w Polsce i zapytała, czy oni mogą dodać grzyby do tej pizzy. I oni na nią spojrzeli tak jak, o, co? Ty chcesz pizzę z grzybami? Nie mamy tutaj grzybów. I oni ją tak trochę potraktowali, jakby ona była nienormalna. A potem wreszcie ona przeczytała, że nie, tutaj pisze, że jest z pieczarkami. I on tak, o no, z pieczarkami to tak, ale z grzybami to nie. I ja w ogóle byłem bardzo zdziwiony, że jest aż taka duża różnica i że Polacy całkowicie inaczej myślą o tych dwóch rzeczach, które dla nas się wydawają takie bardzo podobne albo nawet takie same. Ale oczywiście każdy Polak,
który jadł grzyby, dobrze wie, że jest różnica między pieczarkami i grzybami. Następne słowo, które uważam nie istnieje po angielsku, jest słowo znicze. Ja byłem w ogóle zdziwiony, jak bardzo ważne znicze są w Polsce i też jak bardzo ważne cmentarze są w Polsce. Pamiętam, jak przyjechałem do Polski i byłem w Kauflandzie i oni mieli całą część tego sklepu, gdzie mieli znicze i takie inne rzeczy na cmentarze. Byłem naprawdę w szoku, bo nigdy w życiu nie widziałem takie coś w Stanach. I tak naprawdę, ja nawet nie wiem, czy ja kiedykolwiek widziałem znicze w Stanach. Ale myślę, że jakbym zobaczył takie coś w Stanach, to po prostu bym powiedział, że to jest graveyard candle. I pamiętam, że w Polsce komuś powiedziałem, że te znicze są takie świeczki po prostu. I ten facet, z którym o tym rozmawiałem, powiedział, to nie są świeczki. I ja powiedziałem, no przecież to są świeczki, bo to się zapala, to wygląda jak świeczka. I on mówi, nie, to nie jest świeczka, to jest coś innego, to są znicze. I ja tak pomyślałem, poważnie? To jest takie ważne w Polsce, że ludzie muszą mieć słowo na to? Super duper graveyard candle. Yeah, we love graveyards. I ostatnie słowo, które ja uważam nie istnieje po angielsku, to jest słowo upał. I tak naprawdę ja nawet nie wiem, jakbym to nazwał, szczerze mówiąc, upał. Really hot day? Mi się wydaje, że w Polsce to prawie zawsze jest zimno. I wtedy, jak jest taki normalny dzień, znaczy to, co ja uważam jako normalny dzień, przez to, że mieszkałam na Florydzie, to dla Polaków to jest upał. Mi się wydaje, że większość roku ludzie w Polsce narzekają, że jest zimno i wtedy, jak nie jest zimno, to oni tak, nie, jest upał. No, ale upały, jest 19 stopni, no nie dam rady po prostu. I potem się śmieję, jak ludzie w Polsce mówią, że Polska nie jest zimnym krajem? Tak, to jest zimny kraj. Jak macie słowo jak upał, to jest zimny kraj. I jak uważacie, że jak jest gorąco latem, to jest upał, to jest zimny kraj. Przecież to jest lato, to ma być gorąco. To jest normalne, kupcie sobie klimatyzację. No i to wszystko na dzisiaj. To napiszcie w komentarzach, czy ze mną się zgadzacie, czy uważacie, że te słowa rzeczywiście nie istnieją po angielsku, albo może wiecie czegoś, co ja nie wiem. To jest też bardzo możliwe. To napiszcie w komentarzach, czy wiecie, jak powiedzieć znicze, upał i tak dalej po angielsku. Oczywiście, jak wam się podobał dzisiejszy odcinek, to już wiecie, co zrobić. Dajcie kciuka do góry, subskrybujcie, napiszcie w komentarzach. Też nie zapomnijcie sprawdzić stronę mojej książki davesameryki.pl. O, i prawie zapomniałem, też nie zapomnijcie się podzielić tym filmikiem, wtedy mój kanał będzie rósł. To dzięki, że oglądacie mój kanał i do następnego razu. Cześć!